Cześć, witajcie. Znalazłem sterownik, słuchajcie, w piwnicy od pojazdu, który kiedyś został zezłomowany. A tylko przez to, że ktoś sobie pewnie z nim nie poradził. No na pewno miał błędy, tak jak tu sobie ktoś tam pozapisywał. Czyli P1405, PZ0340 i P0105. Na pewno miał czujnik położenia wałka, błąd, jakiś czujnik map sensor, być może nawet który z błędów się pokrywa z czujnikiem EGR. Słuchajcie, sterownik co prawda już był kiedyś otwierany, ale nie było czasu, żeby do niego zaglądać, co tam ktoś potworzył. Więc słuchajcie, co na pewno było robione, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to widać. No oczywiście widać. Ktoś tutaj już widzę jakąś zworkę sobie wstawiał, czyli ktoś coś już poprawiał. Ta zworka wygląda na co? Ona jest, słuchajcie, przylutowana jest do masy, czyli ktoś potrzebował masy, gdzieś tam masy zabrakło. No ale teraz słuchajcie tak. Jeżeli takie błędy się wyświetlają, to prawdopodobnie zerwana jest komunikacja no, wszystkich tych czujników, tych rzeczy, czyli EGR-a, to już EGR jest połączony tylko zasilaniem, ale wychodzi na to, że 5 V brakowało temu sterownikowi. No nie ma pojazdu, żeby to sprawdzić. Natomiast słuchajcie, w sterowniku 30 pin, to jest tutaj M-ka litera. Są tutaj, słuchajcie, opisane litery tu. O tak, w takiej pozycji jak bierzemy. Są opisane litery. Jest litera K, jest litera M, więc czepiamy się tej kostki, bo to z tej kostki będzie wychodziło. I w tej kostce, tak jak sobie podglądniemy, w drugim rzędzie od dołu, od prawej strony, 30 pin, to jest pin, który powinien mieć zasilanie. No i dobra, słuchajcie, co? Sprawdzimy, czy to w ogóle ma pokrycie z tym, co ja mówię. No i zaraz się przekonamy, słuchajcie, czy to coś faktycznie, bo być może jest dobre. Nie mówię, że nie, mogę się mylić, bo przecież maszyny się mylą, więc ja też mogę się pomylić. Próbujemy, słuchajcie, przedzwonić to, czy coś będzie widać z tego. Gdzieś zaraz to wychodzi na początku, czyli gdzieś tutaj powinno być połączenie. No niestety, słuchajcie, coś chyba jednak się faktycznie pokrywa. Jeszcze raz próba, czy to są piny te. Słuchajcie, jak macie problem z żelem, nieraz jakaś osoba mnie pytała, powiedziała, że miałem z tym kiedyś styczność, czy ten żel można usunąć. Słuchajcie, nie ma na to tak naprawdę skutecznego, cudownego środka. No niestety połączenia nie mamy, który po prostu ten żel usunie. Niestety musicie się troszkę zabawić. Żeby ten żel, słuchajcie, poodsuwać, do tego będziecie potrzebowali na pewno jakąś dobrą, cieniutką pęsetkę. Możecie nawet i zabrać żonie czy komuś. Na pewno będziecie musieli ją troszeczkę zmodernizować, czyli przerobić. Słuchajcie, zobaczymy, co tu mamy pod mikroskopem. Co tu mamy, słuchajcie, pod mikroskopem? No i teraz tak. Mamy, słuchajcie, przewód tutaj. Tu jest przewód, który ktoś dolutował. No, coś prawda tutaj. No teraz ja ruszyłem, więc może się tu przywarło. Natomiast słuchajcie co. Tu coś jest niepokojącego. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Być może zrobimy to tak. O. No i słuchajcie, coś tutaj się nam porobiło. O, faktycznie. Mamy oberwany pin. Mamy oberwany, słuchajcie, pin. Czyli na pewno rzecz wspólna, która na schemacie jest jako zasilanie 5 V, jest niedziałające. O, dokładnie to miejsce tu jest upalone, słuchajcie. Czyli jeżeli chcecie sobie sprawdzić połączenie, to ja Wam wytłumaczę jeszcze taką rzecz, żeby nie grzebać w tym żelu. Nie wiem co prawda, jak to będzie widać, czy nie. Natomiast słuchajcie, tutaj w dolnej części są kondensatorki filtrujące. I jeżeli chcecie sprawdzić między tym pinem, który ja sobie tam założyłem, przewodzik tym 30, czy jest faktycznie połączenie, to tutaj na pierwszym kondensatorze, który jest od tej strony,
Powinien być sygnał. Bo czasem jest, słuchajcie, tak, że lutując, no tam niestety musimy się wlutować na dół, ale lutując do tej płytki tutaj, która jest ceramiczna, możemy czasem odpalić, odparzyć sobie styk. Więc żeby do czegoś takiego nie doprowadzić, możemy sobie spokojnie przylutować ten sygnał tutaj do tego właśnie kondensatorka. No i tak też chyba zrobimy, czyli między dołem a tym tutaj będziemy lutowali. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, te piny, które są tutaj na dole, one są z szlachetnego materiału, natomiast wszystkie te włoski, które są puszczone, są aluminiowe. Także słuchajcie, jeżeli nie macie chemii do lutowania aluminium, no niestety nie zrobicie naprawdę nic. Oprócz tego, że posmażycie, popsujecie i tak dalej. No i co trzeba zrobić? Słuchajcie, porozginać troszkę te piny na bok, żeby gdzieś coś niepotrzebnego nie uszkodzić więcej. No i tak, tutaj podniosłem już nóżkę. O. Podniosłem tą nóżkę upaloną, czyli być może ktoś, kto robił gdzieś kiedyś ten sterownik, nikt nie wie gdzie i kiedy, po prostu się mu to upaliło i nawet tego nie widział. Także słuchajcie, jeżeli się takie błędy komuś powtarzają w sterowniku, to możemy to zrobić we własnym zakresie. O, i tu jest ta nóżka, o ta, którą sobie podniosłem, tak jak widzicie. O, widzicie, ona jest oberwana. Mógłbym ją przylutować tutaj, bo mam czym. Ale wiem jedno, że jeżeli ten włosek już jest przegrzany, bo został zerwany, przyjmijmy, że upalony, więc jeżeli został upalony, to wierzcie mi, że on już naprawdę się do lutowania za bardzo nie nadaje. Taka niestety jest prawda. A on, słuchajcie, pokażę na mikroskopie to, co tłumaczyłem, tylko zaraz, żebyśmy się mogli odnaleźć, gdzie jesteśmy, o kuku. Gdzie my jesteśmy? O, mamy tutaj. To jest ten pin, który jest zerwany, prawda? On leci tutaj do tego pinu, ten, co jest przejście do tego 30, i on, słuchajcie, powinien być pokryty, o, z tym kondensatorkiem. Tu ten kondensatorek, który jest pierwszy na dole w rzędzie, może tak jeszcze raz pokażę, żeby ktoś to widział. Tu pierwszy na dole w rzędzie z tych malutkich od prawej strony, to jest pin właśnie, który odpowiada za zasilanie. No i tak będziemy musieli właśnie przylutować między tym pinem pierwszym. Tylko musimy go troszeczkę sobie, słuchajcie, wyczyścić. A słuchajcie, jeżeli macie ten żel, to musicie po prostu wykorzystać pęsetkę, jakieś patyczki do czyszczenia. I naprawdę takiego cudownego środka nie ma. Są środki, które rozpuszczają to, ale widziałem kiedyś, jak wygląda po rozpuszczeniu właśnie przez tą chemię, jak wyglądał sterownik. No i uznaję, że lepiej raczej takich rzeczy nie używać, żeby nie było przykro. Także słuchajcie, musimy niestety to wyczyścić sami we własnym zakresie. A dlaczego, słuchajcie, czepiłem się 30 pinu? Dlatego, że ze schematu tego sterownika, jeżeli ktoś ma problem z czujnikiem położenia wałka, z map sensorem i jeszcze inną rzeczą, no to wniosek z tego, że brakuje czegoś wspólnego. Wspólną rzeczą dla tych wszystkich elementów może być masa. Natomiast przyjmijmy, że masa, no, jest gdzieś tam z wiązki wyciągana, o tyle natomiast, słuchajcie, zasilanie już nie. Zasilanie jest wspólne dla tych wszystkich trzech czujników i tam powinno być 5 V. Nie mówimy o diagnozie 5 V, na co leci na komunikacji, tylko diagnozie, tylko na zasilaniu tych czujniczków. No i dobra, słuchajcie, mamy to wyczyszczone. Musimy teraz troszeczkę, słuchajcie, to podlutować. Pasowałoby jakąś chemię użyć. Nie mam jakichś, słuchajcie, cudów. Tylko po prostu rozpuszczoną kalafonię, która się mi tu sprawdzi. No i nałożymy tego troszeczkę. A myślę, że ten przykład tego sterownika zdarza się bardzo często, z tego co ja pamiętam w historii. Właśnie często wracały tematy trzech rzeczy. Ludzie wymieniają czujniki, inwestują kasę, a mimo to usterka wraca.
Tak jak i czasem lutowanie tych samych przewodów, które już są wygrzane na przykład. Dobra, no i teraz słuchajcie, co robimy? Najlepiej wykorzystać jest do tego jakiś cieniutki przewodzik. Ja mam takiego Kenara, który mogę sobie lutować. Bardzo cieniutki. Naprawdę sprawdza się. Przepustowość jego prądowa jest wystarczająco duża. Tym bardziej na takim krótkim odcinku to nikt by nie miał za złe, że jest takie coś puszczone. Tylko musimy sobie to teraz jeszcze tak troszkę przygotować, żebyśmy nie zrobili sobie niepotrzebnego okuku. Możemy to i lutować w zewnętrzną stronę, będzie nam łatwiej. Dobra, musimy tam troszkę cyny położyć. Co prawda nie widać tego, co ja teraz tam robię, ale to nie chodzi o to. Lutowanie jest jak lutowanie, słuchajcie. No, troszkę jest czasem ciężko jedną ręką trafić, żeby się ręka nie trzęsła. Jeszcze tutaj trzeba będzie poprawkę zrobić. Mierniczek pika się wyłączyć chce. Nie wiem, czy się położyła cyna już, czy jeszcze. Mamy. No i tam na dole się jeszcze chyba nie udało położyć. Mamy. No i teraz słuchajcie, pasowałoby to już ładnie dolutować. Metody sprawdzonej tak naprawdę stuprocentowej na to nie ma. Bo wpadki się z czasem zdarzają. Aczkolwiek trzeba się starać eliminować do zera. Troszkę kalafonii, słuchajcie, pamiętajcie, zawsze pod ręką trzeba mieć. Bo jednak te cyny dzisiaj, które są jakie są. Kurka, coś ten przewodzik się nie chce na bardzo lutować. Pewnie się grocik pobrudził. Dobra, słuchajcie, mamy tak. Przylutowany mamy przewodzik tam już na dole. Nie wiem, czy to będzie tak widać, czy nie widać. Tu może pod mikroskopem zobaczymy, jak to tam wygląda. Bo czasem wskazane jest, żeby podglądnąć, tylko gdzie jesteśmy, o kuku. No więc jesteśmy o dokładnie tu. Jesteśmy przylutowani. Dobra, super. No i teraz słuchajcie, jak nie mamy chemii do lutowania, lutujemy się do tego kondensatorka. Tego, co tutaj wcześniej mówiłem o tym kondensatorku, tutaj ten trzeci od prawej strony, ten malutki oczywiście. Przewodzik robimy jak najmniejszy, żeby ten spadek był jak najmniejszy. O, ładnie obcinamy. A, słuchajcie, wykorzystujcie naprawdę tego typu przewód. Sprawdza się w 100%. On jest pokryty, słuchajcie, teflonem, a przede wszystkim bardzo ważna rzecz jest jaka? Że teraz, słuchajcie, ja go podgrzeję i on się ładnie zabieli, a słuchajcie, teflon nie zostawi po sobie jakieś tam smugi. O. Jak robi to zwykły przewodzik, który potem niestety trzeba dobrze oczyścić, bo się nie przylutuje. Tylko ważna rzecz, słuchajcie. Grot ma być czysty. To on nie podlega dyskusji. Dobra, no i teraz słuchajcie, jak już mamy to zrobione, pasowałoby teraz tak
ten przewodzik, słuchajcie, ładnie uformować. Czyli łapiemy go tam na dole, żeby go niepotrzebnie gdzieś tam nie obrywać. O. Wiem, że dla niektórych, słuchajcie, to ja zasmucam, gadam z dety i tak dalej, ale słuchajcie, umiejętności każdy posiada, jakie posiada. Niektórzy pierwszy raz będą to dopiero robili, dlatego pasuje, żeby sobie oglądnęli, nawet jeżeli jest to amatorskie nagranie, to żeby mieli tą możliwość oglądnięcia, żeby czegoś tam niepotrzebnie nie spaprać. Słuchajcie, przede wszystkim ważna rzecz jest jaka. Na ten żel musicie uważać, bo w tym żelu macie bardzo cieniutkie przewodziki, które niestety nie możecie pozrywać, bo jeżeli dotkniecie gdzieś tam palcami niepotrzebnie, no to możecie zrobić spustoszenie. Dobra, słuchajcie, przewodzik mamy mniej więcej wstępnie przygotowany. Jak mi się uda. To go tu przylutuje. Siedzi przylutowany. Siedzi przylutowany. No i teraz słuchajcie, co robimy. Musimy zrobić bardzo dobre oględziny. To nawet nie podlega, słuchajcie, dyskusji. Wyprowadzamy przewody bardzo delikatnie, żeby nie poobrywać niczego, bo to jest naprawdę cudowny środek aluminiowy, bo bardzo dużej wytrzymałości, dlatego musicie na niego uważać. O. Wyprowadzimy wszystkie przewodziki. A później podglądniemy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało na mikroskopie. Mikroskop, słuchajcie, myślę, że każdemu by się przydał. Nawet jeżeli ktoś nie wykonuje jakichś takich rzeczy na co dzień. Czasem, słuchajcie, jedna usługa w serwisie będzie Was kosztowała dziesięciokrotność takiego malutkiego mikroskopu, którym naprawdę podglądniecie bardzo dużo. Na przykład to, że słuchajcie, uciekł mi jeden przewodzik. Znaczy nie oberwał się. Nie oberwał się, tylko uciekł. Gdzieś mi się w żelu zakopał i muszę go niestety odnaleźć, żeby nie zrobił mi gdzieś niepotrzebnego zwarcia. Faktycznie, czy tak jest? Czy to jest moje tylko złudzenie? Nie, w porządku, jest na swoim miejscu. Słuchajcie, jak nie macie tego żelu, można zdobyć gdzieś tam na tych portalach u nas bardzo dobrze znanych. Po to on jest potrzebny. On tak naprawdę nie wpuszcza wilgoci do sterownika. A z drugiej strony, słuchajcie, częściowo utrzymuje te włoski w takiej kondycji, żeby one się pod wpływem wibracji, bo sterownik jest zamontowany w takim, a nie innym miejscu, nie obrywały. No i dobra, słuchajcie, robimy teraz próbę. Robimy próbę, czyli na pin 30, ten, który już wcześniej omawiałem, w kostce M. Przedzwaniamy. Jak się zabieg udał, słuchajcie. No i sprawdzamy. No ja kruku, hura! Sprawdzamy, czy do masy nie ma zwarcia. Nie ma. Do pinu jakiegoś sąsiedniego. Nie ma, nie ma, nie ma. No i słuchajcie, tym oto właśnie sposobem ktoś kiedyś, gdyby zrobił sterownik tak jak należy, to pewnie ten samochód by jeździł, a właściciel musiał go niestety zazłomować. No bo pewnie już nie dawał rady na pokrywanie kosztów napraw. A teraz słuchajcie, po zrobieniu takiego czegoś, no zostaje wam co?
Zakleić sterownik, jest to ważne, żeby się tam jakieś śmieci nie dostawały. Powyczyszczać przede wszystkim ten silikon. No ja nie robiłem nic, dlatego że ten sterownik mi jest naprawdę potrzebny po to, żeby tylko pokazać wam, jak to zrobić, a reszta to pójdzie na aluminium, bo pojazdu takiego typu Opel nie mam, nie miałem, miał, nie będę. Zresztą kto to wie, natomiast nie przewiduję takiej kwestii, dlatego u mnie pójdzie jako surowiec wtórny na aluminium, na przykład blaszka aluminiowa do czegoś, ale wiem już na 100%, na 100, powiedzmy 90, słuchajcie, że ten sterownik w tym momencie już będzie żył, bo jeżeli ktoś takie błędy miał, a nie dociągnął zasilania, które powinno być, bo na 100%, te trzy błędy, które są tutaj, pojawiają się wam gdzieś tam w samochodzie, czy może czasem jeden się pojawić tylko, bo może być wyłączony w systemie, żeby nie monitorował. Ale niemniej jednak, słuchajcie, po zrobieniu czegoś takiego na pewno sterownik będzie działał. Także słuchajcie, jak filmik wam się przydał, możecie sobie subskrypcję włączyć kanału. Ja zawsze gdzieś tam, co mogę, to po prostu dorzucę, żeby po prostu ludziom było w życiu lżej. Bo ludzie takie samochody mają i te sterowniki są montowane w wielu pojazdach, nie tylko jakieś tam, powiedzmy, nie wiadomo co, mogła to być Meriva, może Astra, no czy Vectra ma to samo, pewnie tak, jeżeli te silniki są takie same. Także słuchajcie, generalnie Opel, o, będzie łatwiej i prościej Opel. Także kto, jeżeli gdzieś tam błędy takie ma, to na pewno może ten filmik się mu przydać. Także jeszcze raz, słuchajcie, subskrypcję włączamy. Jak się podobało, łapka w górę, czy się przydało. No i co? No zapraszam do następnego filmiku. Do zobaczenia.